Tutaj po mojej prawej stronie jest kuchnia polowa, w której można spożyć bardzo fajną kapustkę, dobre, słodkie rzeczy. A tutaj po drugiej stronie mamy stoły, gdzie można coś fajnego zjeść, ale mamy też kiermasz. Jest to trzecia Wigilia organizowana przez nas. Myślę, że jest to taki czas, kiedy możemy się tutaj spotkać, razem twarzą w twarz porozmawiać, nie tylko na zasadzie SMS-ów czy maili, ale po prostu spotkać się, porozmawiać, zjeść coś dobrego, posłuchać polskich kolęd, zobaczyć naszą starowolską młodzież, jak się udziela, jak śpiewają kolędy, jak ta tradycja świąt Bożego Narodzenia w Stalowej Woli kwitnie. Z którymi dzielimy się chlebem błogosławionym, którym składamy życzenia. Ale oprócz tej wspólnoty rodzinnej, naturalnej rodziny, jesteśmy też jedną wielką rodziną ludzi mieszkających w naszym mieście. Bardzo różnych ludzi. Jedni są na pewno wierzący, inni różni, wątpiący czy obojętni, ale tworzymy jedną wspólnotę miasta. Chcemy więc w tej wspólnocie razem przebywać, cieszyć się, ale też i jako ci, którzy są wierzący, podzielić się błogosławionym chlebem, złożyć sobie życzenia. Błogosław ten chleb i spraw, abyśmy dzieląc się nim w gronie rodziny, w gronie tej rodziny, z którą tu jesteśmy, umieli obdarowywać się tymi darami, które Ty przyniosłeś na świat, a więc Twoim pokojem i miłością. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Bo kiedy miasto na święta się stroi, nie jeden z nas o przyszłość się boi. Nie jeden z nas marzenia ucieka, wierząc, że spełnienie spełnienia. Kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem, nie obserwują zdarzeń i nie spełniają marzeń. Kto wie, kto wie. Okay.